Dzień dobry Państwu. Witam Staszczyk Niezależnie. Dzisiaj w moim programie Beata Pokora, starosta powiatu radomszczańskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani starosto, zadam teraz Pani pytanie, nie jako staroście, tylko jako mieszkańcowi Radomska. Gdy otrzymuje Pani taką informację w komunikatach, że w chwili obecnej 300 radomszczan jest w kwarantannie, a 3 osoby są zarażone, taka informacja, taki komunikat Panią satysfakcjonuje? Czy mnie satysfakcjonuje? Powiedział Pan na początku, że zadaje mi Pan to pytanie nie jako staroście, ale tak. Postaram się właśnie odpowiedzieć jako starosta z tego powodu, że też jako starosta na początku nie satysfakcjonowała mnie taka informacja. Mhm. Z tego też powodu zwróciłam się do Pana Wojewody, aby te informacje były w większym zakresie, to znaczy obejmowały podział na poszczególne powiaty, znaczy gminy w naszym powiecie radomszczańskim. No i niestety uzyskałam taką odpowiedź, że będą podawane te informacje tylko jeżeli chodzi o mieszkańców zakażonych bądź przebywających na kwarantannie dotyczące powiatu radomszczańskiego bez tego podziału na poszczególne gminy. Szczegółowe dane posiada Sanepid oraz Komenda Powiatowa Policji, która jest w stałym kontakcie z pozostałymi służbami i z GOPS-ami bądź z MOPS-ami. Podyktowane jest to tym, żeby nie wprowadzać takiej dezinformacji, tak? Bo mówię, no czasami zbyt szybka i niesprawdzona informacja prowadzi do dezinformacji. Ja to pismo kierowałam z myślą o tym, żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że na przykład służby straż, czy też OSP, czy pogotowie energetyczne, gazowe jadąc na interwencję, nie napotykało na takie sytuacje, że właśnie akurat pod tym adresem przebywają osoby będące na kwarantannie, a służby o tym nie wiedzą, bo to potem powoduje, że te służby nie mogą dalej uczestniczyć, nie mogą dalej pracować, tylko muszą też być poddane kwarantannie do momentu, kiedy nie przyjdzie wynik tej osoby, która przebywała na kwarantannie i miała pobrany wymaz do analizy. Ja rozumiem, tylko ja to interpretuję inaczej, bo gdyby była informacja podana, na przykład, że w Kamieńsku, w Radomsku, jeszcze w innym mieście naszego powiatu jest przypadek zachorowania, to by moim zdaniem zadziałało na mieszkańca bardziej dyscyplinująco. Ja nie będę tutaj, panie redaktorze, wyrażała swoich opinii. Nas obowiązuje rozporządzenie, nas zobowiązują wytyczne i polecenia wojewódzkiego, do których musimy się dostosować. Powiat przygotowany jest, ma odpowiednią ilość miejsc, jeżeli chodzi o kwarantannę, o osoby, które są kierowane na kwarantannę. Tych miejsc nie zabraknie? Nie, myślę, że nie zabraknie. Też tutaj słyszę, że pojawiają się takie wątpliwości, czy te miejsca są. One są, powiem więcej, na drugi dzień po wydaniu polecenia przez wojewodę łódzkiego, aby zabezpieczyć takie miejsca na kwarantannę dla osób powracających z zagranicy, bądź też kierowane na kwarantannę decyzją sanepidu. Te miejsca na drugi dzień zostały wyznaczone. Pani starosto, mają jakieś problemy? Dzwonią do Pani z jakimiś wątpliwościami wójtowie powiatu? Nie z wątpliwościami. Myślę, że to przekazywanie informacji przebiega dość sprawnie. My odbieramy komunikaty, czy też wytyczne od Pana Wojewody. Pan Wojewoda również wysyła te pisma do wójtów, tak żeby sobie usprawnić, żeby ta informacja była jeszcze szybsza. Też tak na bieżąco informujemy się za pośrednictwem Messengera. Mamy utworzoną taką grupę, bo wiadomo, że teraz praca to jest, wygląda w ten sposób, że no nie wychodzimy 24 na dobę, zdarzają się różne przypadki, więc w taki sposób też przekazujemy sobie pewne informacje, żeby było szybciej, żeby ta informacja szybciej do wszystkich włodarzy z terenu powiatu docierała. Kolejna dobra informacja. Szpital powiatowy w Radomsku i Centrum Zdrowia w Tomaszowie mają otrzymać 10 milionów złotych. Na ile to są rzeczywista kwota, na ile taka wirtualna?
No tego panu nie odpowiem, na ile to jest rzeczywista, na ile wirtualna. Faktycznie takie informacje do nas docierają, ale o szczegółach nie chciałabym mówić, bo w tej chwili jeszcze też nie mamy takich szczegółowych wytycznych, na co te pieniążki miały być przeznaczone. Mówię, tak jak w przypadku pierwszego wniosku, no to mówię, praktycznie w tym dniu, kiedy otrzymaliśmy informację, że takie pieniądze są możliwe do przekazania na szpital, na drugi dzień stosowaliśmy odpowiedni wniosek i wiedzieliśmy konkretnie, jaki sprzęt będzie za to zakupiony. No pan dyrektor szpitala już czuwa nad tą sprawą dotyczącą przekazania tych dodatkowych środków. Jak coś będziemy bliżej wiedzieć, to będziemy państwa informować. No dobrze, ale ta informacja o tych 10 milionach dla naszej placówki i dla Tomaszowa, to przyszła treść jakiej treści? Nie, jeszcze my nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie. Aha, czyli możemy sobie przyjąć, że na razie są wirtualne pieniądze. Na razie oficjalnego pisma w tej sprawie ja nie otrzymałam. Rozumiem. A kiedy będzie kolejna transza z tych 2 milionów? No bo rozumiem, że 904 tysiące teraz szpital powiatowy w Radomsku otrzymał już. A kiedy reszta pieniędzy? Czy to będzie w tej... Nie odpowiem panu na pytanie, kiedy reszta, ponieważ mówię, no... My kontaktujemy się z panem wojewodą i służbami wojewody, można powiedzieć, no jesteśmy w stałym kontakcie, tak? Jeżeli te pieniądze będą przeznaczone, ta pozostała część z tych 2 milionów, przepraszam, z tych 2 milionów, to na pewno otrzymamy takie dyspozycje i będziemy podpisywać stosowne dokumenty. Póki co jest to kwota 904 tysięcy, która już została przekazana i w części już skonsumowana. Na czym polega komunikacja? Jak wygląda komunikacja między starostą powiatowym w Radomsku a dyrektorem szpitala? O czym dyrektor panią informuje? Informujemy się na bieżąco, praktycznie każdego dnia. Nie zrozumiałam pytania. Czego dotyczy informacja? Na czym polega ta komunikacja? O czym informuje dyrektor szpitala panią? My jesteśmy z panem dyrektorem szpitala w stałym kontakcie i przed sytuacją związaną z koronawirusem i teraz w stałym kontakcie. Jeżeli wydarzają się jakieś sytuacje wyjątkowe, to wtedy pan dyrektor natychmiast informuje nas o tym, że jakaś sytuacja się wydarzyła, ale oprócz tego szpital też funkcjonuje do tej pory normalnie, więc mamy też szereg takich, można powiedzieć, bieżących spraw, które poruszamy, można powiedzieć, każdego dnia. A sprzęt, którym w tej chwili obecnej szpital dysponuje, mam tu na myśli kombinezony, maski, rękawiczki, jest wystarczający w szpitalu? Tak, dlaczego pytam o to? Dokończę może moje zdanie. Bo z rozmowy z wicewojewodą łódzkim, który powiedział, że tego sprzętu jest bardzo dużo na 2-3 miesiące, ale w przypadku, jeżeli na oddziale zakaźnym było 5 osób i gdy jest 5 osób, a gdyby ten oddział zakaźny byłby obłożony, czyli byłoby 20 pacjentów, to tego sprzętu podobno wystarcza raczej na 5-6 dni. Ostatni raport dotyczący sprzętu i tych środków ochrony indywidualnej otrzymałam chyba w dniu wczorajszym od pana dyrektora, ale no wiadomo, to jest szpital, więc sytuacja ciągle ulega zmianie. Natomiast stan cały czas magazynowy jest uzupełniany i pan dyrektor na bieżąco monitoruje to i apteka dokonuje nowych zamówień. Że nie ma żadnych blokad. Na tą chwilę nie ma żadnych nie ma blokad. Nie ma niedoborów. Nie, na tą chwilę nie ma niedoborów. Rozumiem. W jakim stopniu, czy w ogóle jest wykorzystywane są zasoby magazynu kryzysowego powiatowego w chwili obecnej? No w chwili obecnej nie, ponieważ magazyn kryzysowy został utworzony na potrzeby związane z anomaliami pogodowymi, czyli tam jest sprzęt na wypadek trąb powietrznych, śnieżyc i takiego typu zdarzeń. Czyli tam nie ma sprzętu, który mógłby być potencjalnie wykorzystany teraz przy... Nie, tam w magazynie kryzysowym nie ma takiego sprzętu, który mógłby być wykorzystany.
Wiem, że pani apelowała do wszystkich mieszkańców powiatu radomszczańskiego o troskę o osoby starsze. Czy również ze strony starostwa jest jakaś propozycja takiej pomocy? Tak jak panu wcześniej powiedziałam, wszelkie dyspozycje wydaje pan wojewoda. Jeżeli chodzi o seniorów, osoby, które potrzebują pomocy, szczegółowe wytyczne w tej sprawie otrzymały miejskie ośrodki pomocy społecznej bądź gminne ośrodki pomocy społecznej. Rozumiem. Pani starosto, teraz troszeczkę może zmienimy temat, trochę polityki. Chciałbym przejść do krótkie pytanie zadam pani. Czy wybory na prezydenta powinny 10 maja się odbyć, czy nie? Pytam jako samorządowca i polityka teraz. Wie pan co, tak prawdę powiedziawszy, nawet nie mam czasu, żeby o tym pomyśleć, tak? Praca w sztabie kryzysowym jest nieustanna. Ja naprawdę nawet nie próbowałam wysilić się, żeby pomyśleć o tym. W tej sytuacji, która jest teraz, myślę, że nie. To zapytam inaczej. Gdyby te wybory odbyły się 10 maja, sytuacja była taka, jaka teraz jest, to pójdzie pani do lokalu wyborczego i zagłosuje pani? Raczej nie. Rozumiem. Czyli póki co, jeżeli ta sytuacja będzie taka, a nie inna, no to wszyscy musimy czekać. Być może do 10 maja i daj Boże, aby ta sytuacja się zmieniła, wtedy wybory będą mogły odbyć się normalnie, ale w tej sytuacji, która jest w tej chwili, no nie chciałabym narażać nikogo, bo tak jak wypowiadałam się już dużo wcześniej, to tak prawdę powiedziawszy, nikt z nas nie wie, czy ktoś już w tej chwili nie jest zarażony, tak? Ponieważ u jednych te objawy występują, u innych natomiast nie. Stąd też ten mój wczorajszy apel, aby nosić maseczki nie po to, żeby chronić siebie, tylko po to, aby nie zarażać innych, tych osób, które są najbardziej podatne na to zarażenie. Powiat ma jakiś pomysł na pomoc dla przedsiębiorców z terenu powiatu radomszczańskiego? Proszę jeszcze raz, bo nie zrozumiałam. Czy jakąś pomoc będzie starostwo oferowało dla przedsiębiorców z powiatu? No starostwo, jeżeli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, ma tutaj niewielkie możliwości, ponieważ no, my wiadomo nie pobieramy podatków. Jedyną taką możliwością jest umorzenie, odroczenie bądź zwolnienie z opłat za wieczyste użytkowanie. Ja w tym tygodniu zwróciłam się też do pana wojewody łódzkiego z prośbą o przeanalizowanie tej możliwości i wyrażenie zgody, ponieważ to nie leży w kompetencji starosty, tylko to leży w kompetencji wojewody. Napisałam taką prośbę, czekam na odpowiedź. Rozumiem, czyli czekamy też na odpowiedź. Pani starosto, dziękuję pani bardzo za rozmowę. Jeszcze mam jedno krótkie pytanie. Czy o chwili obecnej jednostka starostwa pracuje w takim trybie oszczędnościowym? Nie można wejść, rozumiem, do budynku? Zgodnie z wytycznymi pana wojewody, urząd został przeorganizowany w taki sposób, aby zabezpieczać wszelkie potrzeby mieszkańców bardzo pilne, natomiast żeby nie było bezpośredniego kontaktu z interesantem. Jeżeli państwo macie jakieś pilne potrzeby do załatwienia u nas w urzędzie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Wtedy pracownik, który jest odpowiednio zaopatrzony też w środki ochrony indywidualnej, schodzi po wcześniejszym umówieniu z interesantem. Interesant też jest w pewnym stopniu dezynfekowany, zaopatrywany w środki ochrony indywidualnej i wtedy na portierni na dole jest taka sprawa załatwiana. Dziękuję pani bardzo za rozmowę i oczywiście tak wszystkim rozmówcom, również i pani w obecnej dobie, w obecnej sytuacji życzę oczywiście zdrowia. Ja również życzę panu, wszystkim państwu zdrowia i wszelkiego dobra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.